czy na kursie uczymy się wymiany opon Moi drodzy wiem, że będę szczegółas teraz ale wymiana opon to jest ściągnięcie opony z felgi Bardzo trudno byłoby od państwa takich umiejętności wymagać ponieważ no to jest jakby profesjonalna stacja przynajmniej w wulkanizacji albo Okay? Natomiast jeżeli chcielibyście Państwo posiąść taką sytuację wymiany koła, na przykład na zapasowe, jak zabezpieczyć pojazd, o co zadbać, czy, czy robimy na luzie, czy na ręcznym, czy te kliny, czy gdzie umieścić lewarek, jak samochód unieść, jak to zrobić bezpiecznie, jak najbardziej można byłoby to przeprowadzić podczas kursu praktycznego, ale to będzie w dużej mierze zależało od waszego instruktora, tym bardziej, że oczywiście w pojazdach do nauki jazdy są jeszcze pełne, znaczy są koła zapasowe to prawda, ale w innych pojazdach już coraz rzadziej, już coraz więcej jest zestawów naprawczych, czy, czy dojazdowych. Uważam, że to jest bardzo dobrze chcieć się nauczyć wymiany koła, bo sobie poradzimy na drodze. Zobaczcie Państwo, nawet jak mamy super ubezpieczenie wykupione, jakiś asystans, nie? Musimy czekać, zanim ta laweta, czy tam mechanik przyjedzie, zanim nam pomoże, zanim zmieni te... To już w normalnych warunkach, jeżeli udało nam się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, wymiana koła nie spiesząc się wcale za bardzo, i też zakładając, że nie musimy opróżnić całego bagażnika, no na przykład z bagażu, że nie jesteśmy w takiej jakiejś poważnej podróży. Uwierzcie mi Państwo, to jest 10 minut? Nawet nie. U naprawdę, nawet nie. Spiesząc się bardzo gdzieś tam, te zagęszczając ruchy, być może nawet dużo, dużo szybciej, więc mając taką zdolność, umiejętność, na kursie będzie to raczej zależało od programu, ale też od pomysłu instruktora. Rzecz państwu, państwu. No znajdziecie na to czas, czy może lepiej będzie go poświęcić na inne rzeczy, ale, ale jak najbardziej. Natomiast jako obowiązek, nie, nie jest to obowiązkowym elementem szkolenia.